Dzień dobry, cześć, witam Was na kanale Innowacyjnego Domu. Ja nazywam się Wiktor Łysak i dzisiaj przed Wami kolejny odcinek z obiecywanej przeze mnie serii o rekuperacji. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy właśnie w Częstochowie, w fabryce Dospel, czyli w fabryce właściciela marki Berlów. Bo właśnie Dospel w roku 2000 przejął Berlów i zajęli się produkcją tej rekuperacji właśnie tutaj, w Polsce, w Częstochowie, tak jak wspominałem. Jesteśmy w showroomie, dziękuję także bardzo firmie Dospel za to, że umożliwili nam nagrywanie tutaj odcinków, gdzie możemy pokazać ich naprawdę świetne produkty, pokazać Wam, jak wyglądają, z czym to się je. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ten konkretny odcinek dotyczy flagowego urządzenia z gamy Berlów. Mianowicie chodzi o Berlów Phoenix. Ale więcej o tym urządzeniu opowiem Wam za chwilkę. Zacznijmy od kwestii, myślę, że najważniejszej. Do jakich budynków nadaje się seria Phoenix? Mamy tutaj dwa modele, Phoenix 450 i Phoenix 800. I nadają się one do budynku o powierzchni mniej więcej, jeśli chodzi o 450, to około 150 m kwadratowych, bądź też 450 m sześciennych kubatury. Natomiast 800 do powierzchni około 260 m, bądź też 800 m sześciennych, jeśli chodzi o kubaturę. Przy większych budynkach oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować dwa takie rekuperatory, albo trzy, albo więcej. Mogą to być po prostu duże domy jednorodzinne, albo wielorodzinne, albo mogą to być jakieś biurowce. Także nie ma tu żadnych przeciwwskazań, żeby stosować więcej niż jeden rekuperator. Rzeczą, która na pewno wyróżnia markę Berlów, jest gwarancja. Jest ona 8-letnia i obejmująca każdy jeden element rekuperatora. I wymagany przegląd centrali jest co 2 lata. Oczywiście pierwszy po 2 latach użytkowania. I ta gwarancja, tak samo jak innych urządzeń, dotyczy również Phoenixów. Kolejna świetna cecha tej serii jest to sprawność odzysku ciepła. I tutaj producent deklaruje sprawność maksymalną do 98%. Jest to naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Jest on możliwy do osiągnięcia dzięki temu, że mamy tu 3 wymienniki o powierzchni łącznej 25 metrów i są to wymienniki krzyżowo przeciwprądowe, czyli te o najwyższym stopniu odzysku ciepła. I w dodatku mamy tu klasę efektywności energetycznej A dzięki zastosowaniu oszczędnych, nowoczesnych silników i wydajnych wentylatorów. Maksymalny pobór mocy przez to urządzenie, jeżeli chodzi o Phoenixa 450, jest to 338 W, natomiast jeżeli chodzi o urządzenie Phoenix 800, jest to 490 W. Deklarowane przez producenta zużycie prądu w tym urządzeniu w skali roku pozwala nam oszacować rachunek na około 35 zł miesięcznie. Przejdźmy sobie teraz do budowy tego urządzenia. Jego budowa umożliwia nam montaż tego rekuperatora w 3 płaszczyznach. Może być on podwieszony na ścianie, może stać, albo może wisieć na suficie podwieszanym. Tutaj akurat widzicie obudowę w kolorze białym. Jest to obudowa metalowa. Natomiast jest też szeroko dostępna wersja ze stali nierdzewnej w takim po prostu kolorze stalowym. Natomiast jest też możliwość, dostaliśmy taką informację od producenta, że jeżeli szukacie konkretnego koloru, nie wiem, różowego, zielonego, to również producent jest w stanie przygotować po prostu na specjalne zamówienie taką obudowę. I obudowa jest oczywiście izolowana. To sprawia, że możemy montować taki rekuperator na przykład na nieocieplonym strychu, a w dodatku ta izolacja wycisza również pracę takiego urządzenia. Mamy tu również wewnątrz 3 bezszczotkowe silniki, tak jak wspominałem, 3 wymienniki i cały zestaw filtrów, bo tutaj, uwaga proszę Państwa, jest aż 6-stopniowa filtracja powietrza. Mamy tu oczywiście, tak jak w każdej jednostce rekuperacji, filtry wstępne, tutaj są 2 sztuki i są to filtry, które usuwają takie większe pyłki czy też cząsteczki kurzu. Mamy również filtr HEPA H13, czyli filtr pozbywający się wirusów, bakterii, grzybów, a także pyłów zawieszonych czy smogu. Jest również tutaj ozonator, który dezynfekuje nam całą jednostkę, zabija również wirusy, bakterie, grzyby, pleśń,
wszelkie drobnoustroje chorobotwórcze, lampa UV, która w zasadzie spełnia podobną funkcję i lampa znajduje się w tym miejscu pod klapą i świeci ona bezpośrednio na filtr wstępny. Większe cząsteczki np. kurzu eliminuje nam włóknina poliestrowa, jednocześnie przedłużając żywotność filtra HEPA H13. Szóstym poziomem filtracji jest filtr węglowy, który dba już o komfort, że tak powiem, naszego nosa, ponieważ pozbywa się, usuwa nieprzyjemne zapachy, zapachy benzyny, chemikaliów, zapachy palonej gumy w piecu sąsiada, także jeżeli coś nieprzyjemnego dzieje się na zewnątrz, na pewno nie będziemy tego czuli w środku w domu. Bypass w tym rekuperatorze jest to bypass absolutny, który pozwala na prawie całkowite ominięcie wymiennika. Co za tym idzie, szybką wymianę powietrza w budynku w razie potrzeby, jeżeli chcemy na przykład przewietrzyć ten budynek, bądź też jest lato i nie ma potrzeby, żeby powietrze po prostu było wymieniane przez wymiennik ciepła, to ten bypass służy zamiast wymiennika. Jest on tutaj automatyczny, można go włączyć czy to z poziomu aplikacji na telefonie, czy z poziomu sterownika. Fenix to również bezpieczeństwo użytkowników, bezpieczeństwo domowników, ponieważ centrala ma funkcję wykrywania zbyt wysokiego stężenia CO2, bądź też innego zanieczyszczenia powietrza. Czyli przykładowo, jeżeli mamy wiele osób w domu, mamy gości, jest impreza, po prostu dużo osób przebywa w małym pomieszczeniu, to rekuperator wykrywa wysokie stężenie, no i po prostu zwiększając obroty swojego wentylatora, zwiększa nam wydatek powietrza, czyli zwiększa nam wentylację w domu. Ciśnienie akustyczne w odległości 1 metra w przypadku Fenixa 450 jest to 58 dB, oczywiście maksymalnie przy maksymalnych obrotach wentylatora, natomiast w przypadku Fenixa 800 jest to 59 dB, czyli tylko 1 dB więcej. Mówiłem o aplikacji, ponieważ mamy tutaj moduł Wi-Fi, oczywiście z opcją zdalnego podglądu, zdalnej regulacji pracy rekuperatora, ale oczywiście mamy też taki sterownik naścienny. Z funkcji sterownika, no to są tu najważniejsze funkcje, takie jak sterowanie mocą wentylatora, takie jak ustawienie temperatury, jaką chcemy osiągnąć w środku w budynku. Mamy różne tryby, które możemy sobie automatycznie zaprogramować i po prostu potem tylko spośród czterech jakby własnych trybów włączać ten, który się nam najbardziej podoba. Mamy też funkcje takie jak właśnie impreza, party, czyli intensywniejsze wietrzenie. Mamy funkcję bypassu. Także tutaj naprawdę ten sterownik ma wiele, wiele różnych funkcji. Aczkolwiek powiem Państwu szczerze, że dobrze ustawiony rekuperator, jeżeli Państwo się nauczycie, po prostu dostosujecie go do swoich dokładnych potrzeb, no to ten sterownik będzie wisiał na ścianie i będzie po prostu dla Państwa ozdobą, bo rekuperator będzie sobie regulował swoją pracę samoczynnie, natomiast zawsze macie ten podgląd z aplikacji, więc ten sterownik, jeżeli się Państwu podoba, no to można go zamontować w jakimś głównym pomieszczeniu w domu, jeśli nie, no to po prostu tam, gdzie jest miejsce, albo gdzieś w okolicy centrali wewnętrznej. Zapomniałem dodać Państwu jeszcze, że jest to urządzenie jednofazowe i waży ono 138 kg, także nie jest znowu jakieś bardzo, bardzo ciężkie. W katalogu Berlufa znajdziecie Państwo taką informację, taki znaczek, że Berluf Fenix jest to numer jeden na świecie. I o co chodzi? No, chodzi o to, że jest to jedyny produkt na rynku, który oferuje tak zaawansowaną filtrację powietrza, tak jak mówiłem, aż 6-stopniową, jednocześnie pozwalając na tak wysoki stopień odzysku ciepła, przypominam, do 98%. Wspominałem Państwu także, jeżeli chodzi o wygląd obudowy, o obudowie ze stali nierdzewnej, właśnie w kolorze stalowym. I nie jest to jedyny wyróżnik tej akurat jednostki, bo ta właśnie jednostka ze stali nierdzewnej ma również atest higieniczny, w związku z czym może być ona montowana na przykład w placówkach ochrony zdrowia, w szpitalach, także jest to naprawdę świetny sprzęt, który spełnia te wszystkie restrykcyjne normy, jeśli chodzi o zachowanie czystości powietrza, czyli dba tak naprawdę o nasze zdrowie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten produkt. Fenix jest naprawdę górną półką, jeżeli nie jest tak naprawdę najlepszy na świecie. Powiem tylko, że nie jest to jedyny odcinek z tej serii na kanale, bo pojawią się oprócz tego jeszcze co najmniej cztery.
Będzie to rozmowa z Łukaszem, a także będę opowiadał o trzech różnych modelach rekuperacji, również od Berlufa. Mam nadzieję, że zobaczymy się więc w pozostałych filmach. Na dzisiaj Wam już dziękuję. Zapraszam na naszą stronę internetową, zapraszam do opisu. Jeżeli szukacie rekuperacji dla siebie, dzwońcie, piszcie w każdej porze dnia i nocy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.